Witam, witam z ogrodu. Dawno mi nie było. Magnolia zaczyna kwitnąć, a tu jutro znowu przymrozki. Przymrozki w tym roku to wszystko chyba wykończą. W szklarni już pomidory posadzone. Tu jest wszystko pochowane, nawet winogrono. Papryki posadziłem w donicach już, niech sobie tu rosną. Dmuchawa na nockę już uszykowana. Te borówki, które mocno kwitną, to też wniosłem, żeby czasami nie pomarzły. Młode winogrono ze sztobrów. Tu jeszcze pomidory czekają na grunt. Młode rabarbarki z wysiewu. Ładna młoda budlejka. Róże, sadzoneczki. Robione zimą w listopadzie. Jagody praktycznie przekwitły. Aurorka, no trochę owocka tam jest. Malutkie dopiero zalążki. Tu jest Aurora. Tu jest druga Aurora. Duet Aurora, mała kolumnówka bolero sobie kwitnie od samego dołu. Lilak Majera, a tu świdośliwa Prince William oszalała. Wszystko na wierzchu, warzywa, cebula zimowa, czosnek. Ten ukraiński jest największy. Azalie mają pąków też pełno. Tu jest oczywiście przykryta czereśnio, wiśnia. Caroline przed przymrozkami. Tu kolumnóweczka, śliwka. Pierwsze kwiatki, dwa. Nie liczę na owoc, bo dopiero pierwszy rok. Posadzona była jesienią. Tutaj hortensja dymnolistna. Pod kurtynką. No. Zabezpieczenie przed mrozem. Boróweczki też będą już powoli kwitły. Bo wszystko tak nędznie idzie od tego zimna. Rybeczki się dobrze mają przy filterku. Woda czysta. Lilie zaczynają wychodzić. Brzoskwinie to widzę cienko w tym roku.
przymrozki to tu nieźle je wykończyły. Ta miała masę kwiata jak na gruszkę kolumnową safira. To kwiata sporo, aż za dużo. Jestem ciekaw, ile owoca z tego będzie. I druga safirka, kolumnówka, cały czubek kwitnie. Tu bolero ładnie kwitnie od samego dołu. Brzoskwinia harko. Ale tu widzę wszystko pomarznięte. Owoca chyba będzie zero. O, malinoweczka oberlandzka ładnie kwitnie. O, diuk już powoli tu dzwoneczki. Wiosna w tym roku to masakra. Co któryś dzień mróz. Tu ziemniaczki zaczynają mi schodzić, ale je przykryję trawą. Tu młode nasadzenia zeszłego roku jesienią. Boreal Beast, Boreal Beauty jeszcze kwitną. I Blue Etrasur. Tu widzę jakiś jeden owocek, chyba będzie na próbę. A tu jest Boreal Blizzard. Tu jest Borealis, też jeszcze kwitnie. Tu jest Aurorka, też młoda. Jest drugi Boreal Blizzard. Tu jest Siniutos. Też tam widzę jakiś owocek pojedynczy na próbę. Tu jest młodziutka też sadzoneczka. Giant Heart. No i tu Hana Choice. Niech, przepraszam, Honey Bee. Pomyłka. Hana Choice to jest borówka. To jest jagoda kamczacka. No i tu Blood Banana w kaście. Truskaweczki, o ile nie pomarzną.